Niekiedy ciężko jest, ziomuj, skumacz te akcje, slogany na foto. Wiesz ty, bo co ja patrzę, pełne profile, nigdy cię to nie ominie. Nie udostępniłeś, a i tak wkleją ci na siłę. I lub to zrób to, a najlepiej zostaw koment. Bądź jak McDonald's, ziom, I'm loving net. Internet, świat niekończących możliwości. Nie każdy autorytet musi być tu wiarygodny. Miliony od rana siada przed monitory, zamiast odsłonić żaluzję, sprawdzą tu stan pogody. I o co kurwa chodzi ciągle z tymi łańcuszkami? Czy naprawdę w to wierzycie, że kogoś to ocali? Tu nie ma granic, lecz chyba człowiek je ma. Kiedy czytam wasze posty, to nie wiem już sam. Dostaję te oferty typu wyślę ci foto. Jeśli tylko za trzy dyszki doładujesz mi konto. Mnie to przerosło i psuje mi głowę. Dupy na swoich profilach myślą, że są top model. Okej, okay. W sumie nie mam nic naprzeciw, tylko to nie są kobiety, to jeszcze kurwa dzieci. Gdzie są rodzice? To te luźne wychowanie. Dziecko z dzieckiem potem idzie pod ramię. Sam już nie czaję, co można, co nie. Jak Hades powiedział, nowe dobro jest złem. Net, okno na świat, nawinąłem tu kiedyś. Tylko wiesz, to okno przydałoby się przemyć. Z brudu, z syfu jest pełne szkodników, użytkowników bez wiedzy o życiu. Niektórych powinni spanować dożywotnio. Nie szanują innych, a wiedzą czym jest godność. Podobno nie chcę wnikać w ich umysły. Wielka wiedza z książek gimnazjalisty. Anonimowy sukinsyn, zjedzie cię równo. Przywitaj się ziomek z wirtualną dżunglą. Pieprzone bestie nastawione na grę. Wilki w necie, ciłała na mieście, ogarnijcie się. Życie to nie Minecraft, nie istnieje tutaj respawn variant. Tu klatka, walka, doświadczenie na barkach. Często bezradność jak związani w kaftan. Krytyka buduje bezpodstawne, rujnuje. Więc przemyśl to dobrze, gdy nazywasz mnie chujem. Też mam cię w dupie, lecz różni nas jedno. Ja będę kimś, ty zawsze pode mną.